Witajcie bliska z powrotem. Znowu takim lesbijskie trio Ciri. Chyba ostatni raz już, bo potem już będę grał bez tej cirki. To już takie jest pożegnanie z tą talią, takie na filmie. No, bo potem wyrzucę tą cirkę po prostu i Avalacha tu wsadzę. Będę grał na dwie cirki. Jedna cirka to będzie osłabiona, akurat jak zacząłem ją tak więcej grać, ale to nic. Kurde, no fenomenalna jest normalnie. Kurde, ta cirka też jest ogólnie bardzo ładna w animce, takie przychodzi, kurde. Cholera jasna, nie mogę teraz animować, bo fajne karty dojdą. Tak jak ktoś tam wie, właściwie, no tutaj dwie kapłanki, dwóch tych terserów, dwóch tych harcowników, dwa drakary i tak dalej. Nie, to wszystko po dwa tam, nie, bo to trzeba tak grać, nie? Dobra, gram. Mam nadzieję, że pójdzie mi tak jako tako. Bo tej talii też jakoś nie... No, lesbijski trójkąt Ciri właściwie, nawet tak to nazwałem. Dobra! Trójkąt sama z sobą ma takie, kurde, obsesje, nie? No i bardzo biedna karta, no i no... Kiedyś to robiła taką presję, no ale kiedyś to te brązowe karty, to 8 karta brązowa, to było wszystko i nie robiła nic. Oczywiście, przyjacielu. Ja się cieszę, że każda karta coś robi. Akurat. Więc akurat mi to tak nie przeszkadza, że karty coś robią, tylko że... Że mają te punkty, że to za dużo poszło w górę. Może i to dobrze jest, ale... Już teraz takie krasnale to poszły w dół, gdzieś tak policzyłem. Zresztą pod koniec to znowu policzę. Ale poszły sporo. Poszły już sporo w dół, tego co samego tylko widać, nie? Tak, dobra, nic nie dociągać, bo sobie zaciągniesz bezsensownie. Brana się rzuca. Bałwanie głupi. Tak jest. Morgwarg, Ciri. Kiedyś właśnie on był wzmacniany, Bran. Wzmacniał Morgwarga. Nie, jeszcze słabszy Morgwarg. I Olgier, dobra. Jeszcze wyskoczył mocniejszy Morgwarg. 11, 9, 7, 5, 3, 1. Tak wygląda. Zrobił to samo, tylko będzie stojadem. Nie, Ceres. Dobra, gra postrzeszenia. No nie jest jakoś tak wybitnie źle. Niby jest na szczycie Janek, więc dawaj go. Dowodnij swoją wartość. No, prawda, no ale dobra. Co się stało? Aha. Co, Enriga musi coś wypierdylić właśnie, przecież ja zapomniałem, że to tak działa. Dobra, Drakar wywal. Będzie można go skrzesić, to jeszcze jest pół biedy, nie? Jak tam leży. Nie podobasz mu się. Oj, Wojtek, ty nie podskakuj tak, kurde, normalnie, bo się nikomu nie podobasz, Wojtek. Wrzucamy Ciri i zobaczymy, co zrobi, nie? Czy dobra kartę, czy spasuje. Jak dobra kartę, to dziwnie zrobię, ale się wtedy zrównamy z kartami, no i... Aha, Nilgard dostał, tu ramkę dostał, kurde. Ała. A nic. Dał mi wygrać, nie? Tak czy tak się zrównaliśmy z kartami. Ciri coś tam zrobiła. Ale nie wiem, czy coś dobrego. Nie, no nie przewinąłem się. Jeszcze przeciwnik poddał grę. Aj! Bo skumał, że to. Czemu to nic nie dało? No dobra, no. No to nie liczę tego jako pierwszy, może mecz. No nie wiem. No nie wiem, dobra. No ludzie, co wy się tak szybko poddajecie? No. Jakieś kurde bruszczata mogła. Dobra, jeszcze raz. Nawet nie miałem Janka, także naprawdę myślałem, że sobie Janka dobiorę z Fan League i... Ale dobra. Bo potem można Ciri szarze wywalić, albo Ciri samą, nie? Jak już swoje zadanie wykona. To ją też można odrzucić. Także Janek jest tak niby fajnie tu skąpiony z tymi cirkami, nie? Taki żołnierz Ciri, nie? Widać taki wojskowy hełmy. Dobra, jedziemy z tym kurde dziadem, bo pieprze wznety. Dobra. Skwezmy, Evelien. Oczywiście, przyjacielu. Dobra, jeżeli to nie jest sklep, to nie będzie źle raczej, ale dobra. Topornika tam gram? O, ciekawe, ciekawe. No i tak, już wtedy cirki nie wywalamy, bo już mam Janka. Topornika wiadomo, że wywalamy. Ta jest cirka, też jest tutaj bardzo upragniona. K
kapłanka wywalamy i medyka też wywalamy. No i Algierda dostaliśmy, ale jak są tam dupornicy, to nie jest tak, że... Ależ mi kurde do... Kurde, teraz chamizna kurde niemiecka. Dobra, Bran musi iść. Usiądź do stołu, napijmy się. Póki to jeszcze możliwe, żeby to jest Morgwarg. Topornik. Gdzie jest Algierda dostała na rękę, co? Nie wiem co wyrzucać, zostawię tak. Cię, przekroć go przekroczyłem. Już dziadostwo mi więcej nie wepchnie do ręki. Tak, bo jest z dwóch toporników, przecież kurde, co ty kurde, nie myślisz kurde? Ajajajajaj. Tylko, że ten by wyrzucił topornika tak czy siak, no. Z fanigę wywalę topornika, właśnie, dobra, jest okej, okay, jest okej. Okay. Aha! Wystraszyłeś się? O, ja się strasznie siebie wystraszyłem normalnie. Bo nie jesteś taka zbytnio normalna dziewczynka. Takie wielkie gały, które przerażające, to jest... Cię! I moja tutaj... Sirka, co mi to, co dostałem? No, nic nie dostałem, żadnego złota! Albo, aha, uzdrowienie dostałem, okej, okay, dobra. Głupia. Ja patrzę, tutaj kurde, ja dostałem tutaj. Oj, niedobrze było teraz nie zagrać żadnego złota, ale... Naprawdę no, nie chcę grać teraz Ciri, bo to jest Fatum, nie? No jeszcze by Ciri Fatum nie była, no to już w ogóle, nie? I kurde, normalnie, jak to żyje. No graj, cyganie, kurde, jak to mówią normalnie. Król, garnik, kuby, a trapę wywalił, o, co za jedną kartę skład, dobra. No. Swanligę, Sirka, w tej jego dziada. Tak jest, dobrze. Ajajajajaj, teraz nie wiem, tak czy próbować go tutaj dobić Ciri. Aż nie dobić, kurde, ja to kurde myślałem hasło. Głupie. Dobra, Olgierd. Wchodzimy do Olgierd. Dobrze. Tak jest, zwiększamy carryover. Tak zwany, tak. Bran zginął. Dobra, dogrywamy tego dziada. Mamy u nas na też jakiś statek? Nie, dobra, już tak. Patrzę, żeby nie popełnić jakiegoś błędu, który mnie tutaj kurde zdenerwuje. Tylko dobra. Umierę. Tak, troszeczkę kart trzeba wyjąć, nie? Przynajmniej jest statek do strzelania, nie? I jest. Nie lubię tego, ale zrobię tak. Nie rozśmieszaj mnie! Teraz mu dokuczymy trochę. Bo sam zacznie gukować, co zrobić. Dobra rada, nie trzęś tym. I właśnie ja teraz to pasuję. Mając carry over, pasuje i on nie może skrzywdzić Ciri. Albo musi dograć kartę, żeby skrzywdzić Ciri. Już tak trzeba kombinować z tą biedną Cirką, no. No będę miał przynajmniej uzdrowienie w Cirkę, choć... A nie, nie będę miał uzdrowienia w Cirkę. Co ja to gadam, kurde. 9 kart jest... Tą kartę wymienię na... Popełniłem błąd. To niemożliwe. A, tak żeś dograł. Stregobora pierwszy raz widzę. Skoja może... Tak, dobra. To dobieramy, to wrzucamy do śmietnika. Dobra. Ja przegrałem sobie teraz, zdałem z tego sprawę właśnie. Doszły do mnie te słuchy. Ale mam 11 kart, a ma 8, nie? Znaczy mam teraz 10 kart, nie? Dobra, idziesz Ciri. Jest! Już ta Ciri, kurde, znerfiona by dała remis, kurde, bo to 22. Tylko, że teraz Geralt Igni tu wchodzi. A tak, będzie 22, a nie będzie Geralt Igni wchodził. No. Pod koniec gry Geralta się trzymała, przecież patrzyło się 16 kart. Widać jest nieraz, że patrzy się po dwie brązowe, widać, że ktoś gra pod Ciri nową, nie? Ja to nieraz widzę, tylko nie mówię, no ale... No, bo mam nadzieję, że nie gra, no ale... O ja pierdolę, muszę zobaczyć, jak ze statkami u mnie stoi cmentarz. Jedna łódź, kurde, normalnie, no i to jest takie pipsznięte, nie? Bo teraz nie wiem, czy będzie potrzebny w ogóle, nie? Wymienię Ciri. Jest! Zabiję tę łódkę! Obijaniem łódki i tyle. I będę miał łódkę do wskrzeszenia, dobra. Ała! Przejmie. Już nie chciałem Cirki teraz rzucać, bo zaraz sobie zrobię takie dziadostwo, że... Aha, ja mam grać. Osz ty w cholerę, mordy. Osz ty w mordy! Ruszaj, wejdę na niego!
Ta. No właściwie o tym mogę jeszcze. A dobra. To moje błędy mnie czasami dobijają. Tego niedźwiedzia zabijcie, żeby miała kapłanka to strzeszać. Porządnego. Nie powinieneś był tu przychodzić. Dobrze. Dajmy to tu i tam to wypierzmy do tyłu, tam raz pieprznijmy, nie? Potrzebujemy tego drakara też na cmentarzu. Żeby mieć tych dwa drakary do wskrzeszenia. Dobra, teraz ci nie są już martwi. Robimy to, co musi być zrobione. A tu będzie, że to jest grany sklep bardziej moim zdaniem. Choć tak się mało od kart wyciągnął, to też jest źle przewinął. Ale sklepy może sobie dobrać kartę, nie? W tamtych niektórych wariantach. Nie mam właśnie żadnej złotej karty na cmentarzu, nie? To jest też taka dupa zbita, nie? Tak jest. Niedźwiedź. I niedźwiedź. I teraz strzesimy drakara, nie? No, mam trochę. Mam przesrane, bo nie bez uzdrowienia, no właśnie, no ale to już tak to jest. Ajajajaj. Myszowór daje mi duże możliwości. Tylko czy ja potem będę miał jak dobrać cirkę? Czekaj. Wrzućmy tego dziada. Dawaj te pliskotki. Wyrzućmy tego dziada. Dobra. Teraz dobiorę dwie karty, odrzucę dwie karty i cirka. I cirka jak poleci tam. Kurde, ja teraz muszę. Nie jestem kurde najlepszy w tym kurde. Kombinowanie, dobra, tak? Tak. Drugą maszynę niech się uruchomi punktowa machina. Teraz tak. Jak to zrobić? Irytujesz mnie. Że nie mam czym dobierać kart. Odrzucić tą cirkę. Bo i tak będę miał cokolwiek pod skrzeszenie, nie? Dobra, myszowór. Jeśli trzeba, to pomogę. Drakar i kapłanka. Kapłanka to się jeszcze przyda, nie? Chyba. Ukryj okno, pokaż cmentarz. Kiedyś tak się nie szło zrobić, nie? Dobra, kapłanka się przyda. Pokaż karty. Czyli wywal Ciri. Ale no nie wiem, czy Ciri szarże wywalać. Jak ja mam to teraz zrobić? No i to jest takie właśnie, że coś, że tu jestem taki zalamentowany, bo... Nie, dobra, wywalę Ciri, najwyżej się nie wróci, tak jest. Ale ona wróci do tego i nie będę miał jak jej dobrać, nie? No właśnie, zjebałem, no. Moje testowanie czasami mnie dobija, no ale dobra. Uczę się podczas gry, no. Ja tak się najszybciej się uczę, także to też jest u mnie taka norma. Dobrze, przesuńmy go naprzód. Łup mu. Teraz raczej nie mam jak dobrać już, no bo teraz tylko mogę sobie cirkę do skrzesić. No, głupio zrobiłem, no ale nic, no. Tak, to taka... Coś mnie łupie w kręgosłupie. No punkty dość spore wykręcę, ale bez cirki, nie? Od nowa w tego Janka to też nie ma już żadnego sensu. Bo Janek nie wskrzesi... Aha, czekaj, zobacz tak, od nowa. Aha, od nowa jest w Swanriga, nie jest w Janka niestety. Ale jest w Swanriga, dobrze, no. Ja pierdyle, no ja tu mam taki rozum jak... Zamiast mózgu dupę normalnie, dobra. Aj, jest, no dobrze jest. Jej uzdrowienie wypieprzyć. No, to dobra, udało mi się to, kurna. O tym Swanriga zapomniałem, kurna. No. Ale udało mi się przywrócić cirkę, no wiecie, coś kurna mi to brakowało. No to będzie jedynka, nie? Te karty, nie? Co tworzą tutaj, to będą jedynki. To będą czwórki i 7 plus będą dawały. A nie jak teraz są dziewiątki i 3 plus. Hej, chcę rzucić jeszcze cirkę. Ale punktami to ja ci się już nie dam osiągnąć, moim zdaniem. Nie masz szans tego przeskoczyć za cholery, ale chcę, żeby cirka wylądowała na stole. Nawet jak miałem ją spalić, to chcę ją użyć, nie? I nawet go nie poprzebiła ta cirka jeszcze sama w sobie. Dopiero kapłanka. To grać kapłankę. Gościu, daj mi dokończyć. Tak, z Avalanem to się na pewno lepiej gra. Ale tak chciałem zagrać tą nadeszczystowatą talią. Pierwszy mecz. Tak jest moje zdanie, że to jest pierwszy mecz, ale dobra.
Bo tam ten pierwszy był przegrany, nie? Ale dobra. A się wygrany przegrany? To nie, dobra, to jest drugi mecz, dobra. Który mecz to jest, to nie wiem, dobra, tamten był wygrany. Ale to pierwszy mecz taki prawdziwy, jakby mecz to był, nie? To tam na tą chwilkę był. Ludzie jeszcze pewnie to teraz mają niektórzy, że o, ten pył pieprzony, nie? Co mają mało kart, nie? Ale to jest tak zawsze na początku, a potem to się tak dogra, że to się potem już nie ma z czym grać, no. Czym się więcej kart ma, tym się więcej tych skrawków ma, to potem to jest taka wzrostowa tendencja. Drugi mecz, tym lesbijskim trójkątem, Ciri. Ale z Fanrige, ja dopiero jak od nowe zagrałem, to pomyślałem o Fanrige, no. Ja pierniczę, a myślałem, że co z tą cirką zrobiłem, kurna, ludzie, no. Grasz Xboxa. A, oczywiście, przyjacielu. Nie wiem, czemu nie ma graczy PlayStation, nie? Zintegrowanych z tym systemem, nie? Jest myszowór. Olgierda musimy wymienić. To też. I... Jakby to Janka dobra, to byłoby dobra, a ją wymienimy. Niech się wzmocni, dziewczyna. Od razu zbrana. Dajcie mi więcej miodu. Cirkę znowu. Morgwarga, Olgierda. Niech tak jest. Mogę być twoją najlepszą i ostatnią. No, pierwszą i ostatnią, a najlepszą jest jedną animowaną ma. Ja mam tutaj tę animowaną, ale nie, ja ich nie robiłem, bo jakoś tak te wiedźmy jest animowane. Nie dla mnie to. Czy grać? Oto jest pytanie. Pożerka na wiedźmach to już dawno niewidziana rzecz, ale nie będę tutaj mówił, że coś jest jakieś niezwykłe, nie? Nie mogę kapitana zagrać, a nie, bo on... Aha, nie, bo ma te drakary inne jeszcze, dobra. Ajajajajaj. Dobrze, tak myślę chyba. Nie ma tych drakarów, bo ten głupi kapitan ma jednostkę Dimu, żeby on zagrywał drakary właśnie i tych medyków drakarowatych, tych to byłoby to lepsze normalnie, no ale żeby to poszło w drakary, bo to kapitan piratów, to tylko niech to niech wszystkie drakary zagrywa, jakie są w tej grze. Aż jakie są od Skellige, nie wiem, w całej grze. Dobra, idziesz myszowór. Jeśli trzeba, to pomogę. Od nowa, cirka. Bo odrzucenie tego dziada. I tego dziada. Nie chcę go. Jeszcze im przylezie, bo to jest taka łajza, że mi na pewno przylezie. Tak, żeby mnie... No, dobra. To chodzi, żeby się pozbyć karta, nie? No chodź... No dobra. Dobra. Teraz go nie przeskoczę, czy go przeskoczę? Sama Ciri teraz zwykła jest trochę do dupy, nie? Także nie chciałoby się przepaścić. No można wiedźmy przeciągnąć, ale coś tutaj ta mgła jest, no. Aj, no grajże, gościu. I pożoga im. Teraz to nie wiem, co zrobić. Dobra, pasuję. Mam równowagę w kartach, ale po prawdzie on jeszcze nie zżar nic. Może harpie chciał sobie wyciągnąć albo coś, albo krapki, że także jeszcze może ma dużo możliwości, które mogą negatywnie na niego podziałać, nie? Svanrige, okej, ten mnie tutaj drażni. Wymieńmy to. A dobra, Svanrige jest okej. Nie zaskoczy. Oj, zapamiętaj to, Mirku, Svanrige jest okej. I od nowa potem Svanrige jest przecież, kurde, normalnie. Albo Ziggriffa, nie? Chyba, że tu nie gram z Ziggriffa. No ale zrobi mi tam pasa, dobrze zrobi. Może sobie poprawić wymianę na ręce, tak naprawdę. No i to jest tyle. Też taka możliwość istnieje. Nie mówię nie. I jest Janek. Teraz zwykłą cirkę Janek jest idealny, nie? Zwykłą po prostu cirkę. Bo już nasz Ciri szarża to jest prawie niewyciągalna stąd. Nie, jak wy mnie denerwujecie, to się w pale nie mieści. Wywalcie tego dziada. Może to był błąd właściwie pewnie, no ale...
Aj. Trzy, ja to dobrze ugrałem. To będzie ciężko ugrać, bo mam całą siłę zachował potworu u siebie. A ja mogę tylko jedną byle jaką kartę odrzucić. To właściwie nie byle jaką, bo tego topórnika, nie? To jest fanliga, nie glebnie mi tutaj. Lugos będzie dumny. Mogę też tego, a nie, bo to odrzuć, dobra. Sobie. Chwała najsilniejszym! No cmentarz jest pusty, źle trochę zrobił. No i to jest oficer, no właśnie jest oficer brązowy, no wiedziałem, że jak gdzieś tam widziałem. Kurwa, normalnie, już kapłanki są puste, no i teraz dupę chcę wstać normalnie. Teraz nie ma kto mi pozabijać, ależ ja to teraz zrąbałem, aż mam sobie ochotę pieprznąć w łeb. Czekaj, Janek. Czy ja wyglądam jak dusioła? Oj, wyglądasz. Dawaj, wymień tą babę. Aj, i krabo pająka dostałem, kurwa, normalnie, no. On jakby działał jak Sara, teraz to byłby lepszy, nie? I teraz ten krabopająk tak po skurczyczynie jest potrzebny, ale dobra. On mi nic nie zabije, no to ja mam przerąbane teraz, kurna no. Od nowa w co jest? Nie, od nowa mogę dostać w statek, nie, dobra, no, spróbuję tak, dobra. Od nowa, czy ona skrzesi statek? Skrzesi statek, o, skrzesi oficera też. Weźmiemy oficera. Wchodzisz, oj pan oficer. Tak. Nie chcesz płacić w złocie, to panie, bierzemy cię stąd. Cię. W kręgosłupie, panie. Ja też tak mam czasami. I tak, i teraz mam nadzieję na to, że to zamorduje za chwilę. Także coś tam mi się udało, to od nowa jeszcze wykaraskać. Co on kopiuje na Kerry? Pierdolę to, czy to może skopiować? No jak rzuci krawopajanka, to rzeczywiście to... No dobra, tam wyleci tego więcej, nieważne. Możesz go pogłaskać, czasami. Tylko pożegnaj się z ręką. Ciach. I jest już trupem właśnie, o to mi chodziło, żeby był trupem. I teraz kapłanka ma co porządnego z skrzeszenia, nie? A nie jakieś barachu, kurde mać. Radzieckiej produkcji, nie? Animowane krawki? Tak, animowane. Relikty z mostki, dobra. Albo dograł relikta chyba. Tak, dograł relikta. No, za późno wzmacniać relikty pod taką koniec, no to bez sensu, nie? To lepiej sobie właśnie dograć relikta, nie? Dobrze. Bierz ich, Wojtek! Masz rację, poszczuć Wojtkiem, tych ludzi trzeba. Na wszelki wypadek, niech jest jeszcze jeden więcej, jakby tam chciał coś zżerać ze cmentarza. Służymy tej, która jest dziewicą, matką i staruchą. Właśnie, a czemu jest tą staruchą, ja się nie pytam. A, dobra, gdziekolwiek to robimy. No, tutaj dwie jedenastki, właściwie to lepiej. No to bywa, że tu były dwie jedenastki, to się nie da nic uniknąć, nie? Krowa czempionka to jest też po prawdzie relikt, ale... Nie, bestia to jest, nie relikt. Środkowy rząd to... Bach. No i wygrałem, no. Dzisiaj mi znacznie lepiej idzie granie, to jest zaskakujące, jak mi dobrze dzisiaj granie idzie. Czart przyjdzie, no to ja wiem, ale... No nie wierzę, żebym to mógł grać, ale cholera wie, jak ma jakieś... Dobrze. Harpia i czart. I to. Poddaj się, oszczędzisz mi czasu. I tak to mniej więcej wygląda. To jest drugi mecz. Poddał się, oszczędził czasu, niewiele, ale oszczędził. Już następny dzień zdobywam tyle tych koronek. Zawsze sobie zapatrzę tu na te nagrody, nie? Tak jakoś mam taką obsesję, nie? Zawsze jak spył się cieszę, ale ogólnie zawsze. Czy karta, czy cokolwiek. 75 punktów doświadczenia. Już idę w kierunku następnego poziomu. Co ja będę potem robił, to już nie wiem, już tego doświadczenia nie będzie zdobywane. To jest właśnie to, no. Nie wiem, jakieś areny mają wejść, ale to takie pieprzenie, co ja będę gadał o arenach, o tych arenach nic nie wiadomo, że nie bierz wszystkie karty, jakieś złoto, jakieś pierdolenie, co mi obchodzą areny. Nikt nawet nie powiedział, jak to ma wyglądać. Ja bym był właśnie, żeby był taki typu, że skojatel i takie po prostu, nie tak jak te... Nudzisz mnie. To coś, odejdź. Tylko żeby był taki teren królestw. I królestwo mają łatwiej. Się, tak jakby taką miałem pasywkę dać, ale pasywkę taką kurde typową
Ty Morgław, idziesz sobie stąd, ty też sobie stąd idziesz. I ty, panie, też sobie stąd idziesz, dobra? Żeby jak to kurde nazwać? Kurde, zgubię myśl, ja pierdolę. Żeby było po prostu, to jest taka arena neutralna, nie? Żeby powstała arena Skojatel, Nilfgaard i tak dalej. Niech ktoś gra przeciwko tam Nilfgaardowi na arenie Nilfgaardu, nie? I Nilfgaard ma tam łatwiej, a trudniej ma każda inna frakcja, nie? I wtedy ten, co gra na tej arenie jakby gościnnie, to ma jakiś tam większy boost doświadczenia i tak dalej tam, nie? Coś takiego bym wolał, no ale to co ja bym wolał, to tam. Ha! Oczywiście, przyjaciele! Olgierd, Morgwarg... co to jeszcze wywalamy? Topornika. Tak jest! Ciech! Wywaliliśmy 13 kart. No, tak została ta cirka biedna. W pierwszym meczu tak się wszystkie cirki dały pokazać. Mam nadzieję, że tu się też im uda wszystkim pokazać, nie? Dobra, Drakar niech idzie, musi być jakiś tam potem na cmentarzu, chociaż coś niech będzie, nie? To jest ten. Teraz. Ale mnie kurde coś noga napieprza normalnie. Oj, takie mięsiwa biedne. No to do dzieła. I tak to wygląda drugi mecz. Dobrze, panie, do dzieła. Kolejna! Nareszcie! A ta biała, tak. Nie zrobił teraz, kurwa. Oj, panie szaleństwo, pan tu przeklętą jednostkę może mi chcieć próbować wcisnąć. Też, ty! A ten tu czego? W tego dziada jednego mniej już będzie nas w grze. Płynąłeś na złe wody. Oj tam, panie, ty nie przestraszasz mnie tak normalnie, no. 11 kart. No tylko, że sama Ciri nie jest tam, no ale to... No, fajnie, bo Jankę mi odrzucić. Oj, znowu to zrobiłeś, panie dzieju. Nie mam jak tego wygrać. Jak przegram, to już nie mogę oddać wygranej i już jest Ciri. No Ciri jest po prostu bez sensu, ta to Ciri normalnie. Piera, te dwie są ok, a tamte, no ale to tak musi być. A Wallach daje tutaj duży, dobranie dwóch kart to jest duży sukces. Do ciągu tak naprawdę, no. Ej, dobra. Nie ma co marudzić. Tego dograjmy u Doryka. Ale wybór, panie, kurna, panie, wybór. Dobra, dajmy tego medyka. Straszny wybór, panie, dobra, ale zostały tam 3 karty, nie jest okej. Dobra. Trzeba to było poddać. Sio, teraz te karty tak pouciekają. I tak dość szybko gram, nawet mimo, że gadule, nie? Poniżej 30 sekund mało kiedy mi schodzi, tak. Dobra. Instant pasa nie może dać. Addy nie zagrał. Adda mogłaby zagrać jakiegoś przeklętego. Janek w tą cirkę, czy Janek w Siri Szarze, to się jeszcze zobaczy. To zależy, czy będzie Swanligę i Myszowór tutaj. Szansa go dobrać. Swanligę jest. Zrobimy jedną wymianę na ryzyk fizyczny. No i tak się średnio udało. Kapłanka może skrzesić tego gostka. Tylko, a łódkę mam czym skrzesić? Mam czym skrzesić łódkę. Dobra, skrzeszamy łódkę. Gdzie jestem skrzesić łódek? Kurde, nie mam go jednak na ręce. Ja pierdyle. A ja ciągle ten błąd popełniam. Czy ja jestem... Dobra, Janek. Pierw Janek, dobra. Janek, gorzej niż z dziećmi. Tom Ciri wyrzućmy. Dobra, ma Ragnarok na ten pole. Nic się nie stało. Niech sobie ma. 12 kart. Dobrze. Teraz ten dziad. Dawaj te błyskotki. Gdzie był ucho, bo nie będzie działo. Dobra, tego wyrzućmy z tamtej talii. Czy ja nie zrobiłem błędu znowu? Tu zrobiłem błąd. To są dwie kapłanki, ale ja mam Swanrigę, dobra. Zagra jakąś przeklętą jednostkę. Myszowór, dobra. Co by tu wypieprzyć? Kapłankę na pewno.
Aha, dobra, to Svanrige jedną kartę się wywala, ja już myślę o myszowory, o następnym ruchu myślę. Tak, myszowo tak trochę mi teraz jest średnio na rękę. Ja jestem zaszczycony. Bo nie mam jak przeatrapować już Svanriga. Ale muszę myszowora zagrać, tak, muszę myszowora. Jeśli trzeba, to pomóż. Odnowa i statek. Czekaj, co wywalić? Czy ja wywalam odnowę? To i to jest długi ruch teraz na pewno, nie? Bo odnowa tutaj wejdzie w łódź albo coś. Nie. Wywalmy tak. Tego kapłana. Kapłana, jak to gada? Tego gostka. I łódkę na pewno zostawmy. Czy ja wywalę Vandergrifta? Tak, Vandergrifta wywalę. Na cholerę mi karta, która walnie w pancerz wszędzie, kurde. Zwykła siódemka pusta. Dobra, łódka. Nie zabiję Morgwarga. Już to Morgwarg idzie do domu. Odpocząć, właśnie poszedł już. No i teraz są proste ruchy już tak naprawdę. Ciri-szarża jest malutka, nie no, ale taka już musi być, no. Niestety, no nie jest to takie proste, żeby Ciri-szarżę tak wylewelować przy tym kombinowaniu moim. Oj, tam. Tam myszaworowi nic nie zrobiłeś, pan panie. Tego dziada tutaj. Tutaj rzuci na nich z przodu dla mnie. Dobrze, zginął tak jak miał zginąć. Śmiercią honorową. Mam dwa wskrzeszenia w to, także nie jest źle. Punkty będą duże, to jest pewne. Pochyl głowę przed Modron Freją. Jeszcze przytulić misia? Jako nie chcę tutaj długi jedenastek, tak jakoś. Jak już ma coś palić, to niech spali jedną jedenastkę. Dwa Ragnaroki, dobra. To można było przewidzieć. W końcu to nie są wysokie punkty, nie? I tak. W to cusik. Idziesz, dziadu. Bierz ich, Wojtek! Coś nie czuję się najlepiej. Już. Dobrze, że to będzie jeszcze jeden mecz i koniec, bo kurde, coś tak, kurde. A jeszcze to muszę powysyłać, to, ale to tam to nie tam wysyłanie. Pokój jest bezcenny. Jest łatwe przeważnie. Raz jak wysyłałem, to ten kurde. Wysłałem trzy razy, za trzecim razem mi powiedział, że wysłałem prawidłowo. A to za długie, to za krótkie, to za długie, to za krótkie, to za długie, to za krótkie. Tak wysłałem, myślałem, że mi szlak trafi. Przegrałem to w ogóle. I tak myślałem, że już mi szlak trafi, tak po prawdzie. Mam duże szanse na przegraną, ale... Trzeba podążać. No, pancerz, na pancerzu. Pięknie! Vincent ci pan panie wszedł. Właśnie pod Vincenta. I Vincent jest lepszy niż ten Hulbert Rake. Bo tyle pancerza są tu zgarną właśnie z gromów, nie? Ale okej, okay, dobra. Ładny mecz. Nie ma co się tam, kurde, spinać. Tutaj jednak jest problem bez Avalacha, ale... Tu... Także to jest już ostatnie takie moje pożegnanie z tą Cirką, tak naprawdę już Avalach stąd wyleci, potem się będę bawił gdzieś bez Ciri zwykłej. Dwie zostaną Cirki i koniec będzie z tymi... Z tymi spotkaniami przy... Księżycu i mordowanie, dobra. Ostatnia walka na dzisiaj w ogóle. No, nie mam, nie czuję się tak dobrze, żeby grać dzisiaj. No nie mógłbym dzisiaj nawet live'a ciągnąć, jak miał, bo to jest coś takie dzisiaj... Oczywiście, przyjacielu. Usiądź do stołu, na nie wiem, czy jeden rzucę filmik, a ten filmik ten dopiero jutro. Bo nie wiem, bo to trwa dość strasznie długo czasami. Tak, wymieniamy to. Wymieniamy tą panią, żeby się chociaż troszeczkę zlewelowała. I ten drakar. Dobra. Ej. Ten pirat medyka. Dzięki, że mi tu za dużo ich jest. Ej, co ja tu myślę, jak ubrane trzeba dograć. Dajcie mi więcej miodu. Olgierd. Jest pan Morgwarg i pan topornik, ten, co jest na szczycie. Tak jest, dobrze. Dobra, 13 kart. Już to Cirkia jest, ma mniej bajzu, żeby tutaj przybyć.
Jego bran to będzie klasyczny bran na odrzucanie kart. Stojadem jest nawet to bardzo klasyczny, normalnie nawet bez CS. Czyli taki średnio fandekowy, nie? Łódź od razu poszła, niech gromadzi punkty, ma tu co obijać. Jak zniszczy, to też mam co robić. Daleryk. I to, co trzeba teraz zrobić, to jest spasować. Mimo, że ta karta jest na dobieranie i jest niedobrze pasować, to trzeba spasować właśnie, bo przy takiej przewadze to trzeba za chwilę stracę w pizdu. To będzie niedowaga taka karta, że to... Ja nie mam udaryka, no to ja jestem teraz w dupie. Bez swojego udaryka. Gdybym miał udaryka, to bym odegrał udaryka, ale on tam gdzieś siedzi, nie? I... Skial! Ciach, to jadł! Ale nie przeskoczył. I odzyskałem tak naprawdę straty karty. Bo nie przeskoczył. Pewnie podjął ryzyko z Kialem berserka, ale to mogłbym też mu nie dać, choć cholera wie. Nieważne jest. Zaryzykował i przegrał. No, znaczy przegrał tur. Wygrał turę, ale przegrał. No o to mi chodzi, kurde. Dobra, ten pan paszą mi won stąd. Carryover mamy takie same, więc może mnie z nim sam pasować. To rzucę łódka i nic nie pasuje. Po prostu tu ją rzucę, jeśli nikogo nie ulepsza, to co nie tu stoi, nie? Janek, dziadu, przybywaj, kurde, razem z tą Ciri, kurde, normalnie, no. Znaczy jest szansa, że to wykopię, ale... że się dokopię do tego złota. Tak, jest ten, jest ten daje łódź. Tak? Czekaj. Jest jeden medyk tutaj? On coś w ogóle jeszcze wyciąga medyka? Chyba, dobra, wyciąga medyka. Nie myśli, że mnie nie zaskoczy. Dobra, przynieśliśmy tyle samo punktów. To było logiczne, nie? Dobra, jak on nie wyciąga medyka, to ja się wkurwię, dobra. Nie musisz się, nie muszę się wkurwić. Dobra. Łódź. Dobra, nie będzie tu, tam. Nie są to jakieś wielkie punkty, tutaj nie stoją, więc nie jest tak dobrze, ale... Nie chcesz płacić w złocie, to zapłacisz krwią. Jest 9 kart, o to mi chodziło, nie? Coś mnie łupie. Kręgosłup. Prawda, prawda. Teraz tak, jest następny medyk. Stateczek. Tutaj, nie? Teraz tak, bach i bach. I Morgwar sobie może iść odpocząć. I dupy nie zawracać na cmentarzu, nie? I teraz zacznie się jeszcze problem, teraz dopiero kończy to topornik. Także u pieszca. On kurde zmienił mu nazwę, dobra. Wojna! Nareszcie! Tego gada wyciągamy. Chwała najdzielniejszy! Tak, i teraz musimy przeczytać, co jest na cmentarzu. Na cmentarz musimy wrzucić dwie karty, te. I potem możemy się bawić z Van Rigged i tak dalej, nie? Drakar może ten nie będzie potrzebny. To z Van Rigged jest łatwa zabawa. Dobra, Swanliga jest łatwa zabawa, to się nie będziemy tam przejmować tą zabawą. Nie traćmy czasu! Ciri. I odrzućmy Ciri. Ryzyk, ryzyk, niech ta Ciri pokaże, że coś potrafi, nie? I tak dalej, nie? Ale to już było ryzykowne, nie? Ale to już takie głupia moja wola, nie? Chcę, żeby ta Ciri większa troszeczkę była, ale była już raz odrzucona. No to, że teraz jak ją wyjmę, to już raczej będę miał szczęście. Aj, i niedobra sytuacja stała. Ale dobrze, że mam drugiego drakara, bo przynajmniej mam jak tego dziada zabić normalnie. Dobra, nie żyje. W ten sposób mnie ratuje dupę. Czyli tą kapłankę mogę wywalić też po prawdzie, no ale to... Bo i tak muszę coś wywalić, nie? Dobra, myszowo teraz wchodzi do gry. Od nowa. I jest Cirka, także nie wyrzucamy. Wyrzucamy kapłankę i drakara. Dobra. Od nowa i tak już ma już swój cel. Dobra, nie mój ruch, ja już chciałem już rzucać kartę, jak ja jestem nawiedzony. Tylko 14 jest, no ale zawsze dwie Cirki, nie no. Ej,
Drakara nie wskrzesimy, ale i nie będziemy już robić tych punktów takich. I nie zginie ten też, no. Ale chyba były tam dwa, nie? Nie, jeden był. Aja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 j
Teraz mnie to do złości doprowadza, no ale nic nie mogę zrobić. Dobra, od nowa. Wódź. Dobra. Wódź. Ale zagramy tego dziada. Tutaj. I tutaj. Żeby na pewno ta łódź zabiła od razu tego dziada, nie? Straciłem parę punktów, no nie mówię, no. 7 punktów straconych jest w tupie, ale... Ale to była, jakby ta martwa panienka była, no i też by było w sprawie. A tak, ta panienka będzie miała co strzecić. No niby ma nawet co strzecić, ale... Spokojnie. Mam nadzieję, że nie popełniłem jakiegoś... Że to nie był błąd, ale chyba to był błąd. Ja jeszcze nic nie poradzi, nie? Pieprzył to wszystko, nie? Co można zrobić, jak wszyscy mogą zrobić? Skiala na pusto zagram. On go strzesił? Tak, strzesił od nową. Po prostu ryzykował. Czy jest pusty, czy pełny. Też, dobrze, rozumiem. Służymy tej, która jest dziewicą, matką i staruchą. No i durny ja. Durny ja, no. Ale punkty mam duże, no. Kto ma dość odwagi, żeby się bić z wilka rami, co? Ciri Szarża przyjdzie do ciebie! Nie! Tam patrz na mój cmentarz, ale mój cmentarz jest beznadziejny. Kto ma dość odwagi, żeby się bić z wildkarlami, co? Ciri Szarża. Ciri Nowa, dobra. No i tyle, no i to jest trzeci mecz. I już tyle, no. Ciężko to będzie mu przebić, ale Ciri Nową to przebije, nie? Nie ma cholery, żeby tego nie przebić Ciri Nową, nie? Innymi kartami miały problem i tak dalej. No dobra. Tak się zakończyła przygoda z tą talią. Te mecze i tak były bardziej wyrównane niż ostatnio, więc można powiedzieć, że jest postęp, bo już 7 koron praktycznie. No a co do PTR-a? No nie wiem, no na cholery mi grać PTR-a. No. Tam tego, że ci weterani to tak naprawdę archetyp jest przywrócony i można tym grać. Krasnoludki są osobiste. Gdzieś tam, dobra, jeszcze dogadam o tych krasnoludkach, już nie będę grał. Krasnoludki po prostu straciły o... Tak, jakby to tak nazwać, krasnoludki, gdzie ja mam swoją, ten taki chówiec mahagamski, ten taki... głupią talię, nie? Mahagamska kontrola, powiem, coś tak nazywa, dobra. Xavier Moran, on się tam boostuje o te karty, no to on stracił też już sam w sobie, ale dobra, tak po pierwsze od dołu, nie? Ludzie grają tych elfich zjadowców często. To są trzy punkty. Agitatorów grałem 3 na pewno, są 3 punkty na meczu stracone, bo to są jedynki. Ja grałem tych, no to jest 6 punktów na mecz stracone z tych elfów. 6, z tego 3, czyli 9 punktów optymalnie już stracono. Z harcownika 3 punkty, czyli 12 punktów, bo Pauli już będzie strzeci jako 6, a nie jako 9. Już jest za 9 punkcików, już 12 punktów. Ze Straży Mahakamskiej jak grają, to stracili 3 punkty, to jest 15 punktów z optymalnej gry Straży Mahakamskiej, 15 punktów, no bo ona tam ma 15 punktów, no bo ona ma tam od 4 za 7 wzmacnia, czyli tam mniej niż teraz, 9 za 3, nie? Czyli 15 punktów. Potem jest tak. Sama Itlina tam zmieniona, że ten trzęsienie ziemi nie daje tych golemów, nie? To już tak strata 12 punktów, 6 punktów, takie już takie niepewne punkty, że stracone, bo tam 15, już powiedzmy 21 na pewno punktów stracone, 21, już mówię? Czekaj, ja to źle liczę, w ogóle 22, tak, 6, kurde, czy ja liczyć nie umiem, kurwa, nawet 22, 28 punktów za samą Itlinę stracone jest. 22-28 punktów, czyli jest już spory taki nerw na Krasnoda. Się tak wydaje, że nic, a 22-28 punktów stracone. A jeszcze sam Jorwet jest słabszy i tak dalej, nie? Tam, to można zmieniać jeszcze tam za Jorwet, nie? Także jest 22-28 punkcików mniej. To już jest spory cios, bo sam Jorwet zaduma zrobić dużo mniej. Jorwet może nawet wylecieć ogólnie. Zaduma, no ale dobra, tam... To są takie dosyć solidne już zmiany, no i tak dalej, bo także to tak omówiłem takie zmiany, takie, ale to tak dobra.
Dobra, ogniska. Trzymajcie się. Dajcie suba, łapkę. Mam nadzieję jakichś nowych subskrybentów i tak dalej, żeby to tak szło w górę. No podziękowanie. Zdrowia.